Iza Wojnowska, witam Was w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i serdecznie zapraszam do spędzenia tego wyjątkowego czasu z rodziną i w naszym towarzystwie. Dzisiaj proponuję serial na krótko, romantyczną polską komedię Pech to nie grzech i amerykańską komedię z rewelacyjną Jennifer Lopez spełniającą swoje marzenie. A jutro czeka Was wielka przygoda w fińskim filmie o przyjaciółkach Jill i Joy. Przejdziemy też szkolenie, jak wytresować smoka. A na koniec trafimy na planetę Singli i to po raz drugi. Powiem krótko, współcześni twórcy piszą do każdego odcinka tego serialu swój scenariusz i nikt ich nie ogranicza. Mają pełną dowolność. Była już Dorota Masłowska, Katarzyna Nosowska, Krzysztof Warga. Zapraszam na kolejny premierowy odcinek Pisarzy serialu na krótko w reżyserii Mikołaja Lizuta. Grzebiąc w swoich smartfonach. Ułowią okazję w TK Maxie. Zatwierdzają zielonym. Życzą sobie miłego dnia. Nie mają czasu czytać, ale na latanie po centrach handlowych mają. A najgorsze są baby. Pokaż takiej coś drogiego, zaraz powie, jestem tego warta. Ona jest warta. Pisarze, serial na krótko, odcinek 9 dzisiaj premierowo w Kanal Plus i Kanal Plus 4K o 19:45. Czy pech to grzech? Zależy, jak na to spojrzeć i z jakim nastawieniem. A czy okres świąt jest dobrym czasem na oglądanie romantycznych komedii z plejadą polskich gwiazd? Zdecydowanie tak. Maria Dębska, Mikołaj Roznerski, Tomasz Karolak, Basia Kurdej-Szatan i inni. Przed wami zeszłoroczny przebój kinowy Pech to nie grzech. Lala. Słucham. Koleżanka z Imagine Games. Tak. A pan? A ja nie. Pewnie z konkurencji. Z konkurencji, ale mogę pomóc. Nie, dziękuję bardzo. Poradzę sobie. Tylko, że to nie jest zajęcie dla kobiety. Czy coś jeszcze nie jest zajęciem dla kobiety? No, nie wiem, wycinka lasu, wylewania asfaltu. Trzymaj. Dobra, wiesz co, niech mi będzie. Zmień mi to koło. Adam. Natalia. Witaj. Halo, babciu. Komedia Pech to nie grzech. Dzisiaj o 20:00 premierowo w Kanal Plus i Kanal Plus 4K. Nie ma wyższego wykształcenia, ale wrodzony talent menadżerski i nie boi się ciężkiej pracy oraz wyzwań. Jest kreatywna i ambitna i przeszkodą do zrobienia wielkiej kariery w prestiżowej korporacji jest dla niej tylko brak tytułu magistra. Ale los daje jej szansę, by spełnić swoje marzenia. Musi się tylko delikatnie minąć z prawdą. Czy to się opłaci? Zobaczcie Jennifer Lopez, która świetnie radzi sobie w gatunku komedia z charakterem. Nie chcę nikogo obrazić. Rozumiem też, że moje referencje nie są typowo... Tu ma pani rację. Studia na Harvardzie z wyróżnieniem. Do tego filantropia, korpus pokoju. Zobacz jej profil na Facebooku. Profil? Trening i wspinaczka na Kilimandżaro. Czyżby? I co ty na to, Zoe? Myślę, że wiem wszystko. Dziękuję za rozmowę. Komedia Teraz albo nigdy z Jennifer Lopez i Vanessa Hudgens dzisiaj o 21:20. Premierowo w Kanal Plus i godzinę później w Kanal Plus 1. Dwie przyjaciółki na dobre i na złe i tajemniczy uciekinier, który pojawia się w ich życiu. Czy jesteście gotowi na całą masę przezabawnych przygód? Zapraszam jutro na fińskie kino familijne, czyli ekranizację popularnej serii książek dla dzieci autorstwa Mariatty Kurenie. Kim jesteś? Tajemniczy nieznajomy. Nie jestem nieznajomym, jestem Pekki. Joy i Jill, powinieneś był zapytać, czy możesz u nas spać. Albo pożyczyć ubranie. Kogo miałem zapytać? Teraz pytaj. Pewnie jesteście siostrami i mieszkacie sobie szczęśliwie z mamą, tatą i waszym psem. Kino przygodowe Jill i Joy, tajemniczy nieznajomy. Jutro o 15:00 premierowo w Kanal Plus Family. Jutro zapraszam na trzecią już odsłonę pięknej opowieści o przyjaźni i lojalności. W rolach głównych Czkawka, jego banda i oczywiście smoki. I znów w ich bajkowym świecie pojawi się ten zły, który będzie chciał zaburzyć pokój i równowagę.
ale nasi bohaterowie dzielnie stawią mu czoła. Biała furia! Leciała za nami! Ekstra! Zielona jest i nie znikać! No kogóż ja widzę? Nominowana do Złotego Globu w kategorii najlepszy film animowany, produkcja Jak wytresować smoka 3. Jutro o 19:00 premierowo w Canal Plus i godzinę później w Canal Plus 1. Na koniec kontynuacja kinowego przeboju Planeta Singli z 2016 roku. Na wasze ekrany powrócą Agnieszka Więdłocha oraz Maciej Sztur. Związek Ani i Tomka przeżywa kryzys, a pojawienie się na horyzoncie nieprzyzwoicie bogatego milionera, zaczynającego dodatkowo flirtować z Anią, na pewno nie pomaga. Och, to będzie wigilia pełna cudów z lekko pokłóconymi ze sobą głównymi bohaterami. Witam was serdecznie w dzień dobry o poranku. Dziś goszczę topową parę polskich celebrytów, Anię i Tomka. Powiedzcie, ile jest prawdy w plotkach o waszym rozstaniu? Zero, absolutne. No ale, Aniu, czy na planecie Singli nie wróciliście na pewien czas do statusów wolny i wolna? To znaczy, bo było tak, że... To wszystko jest zaplanowane, to jest taka nasza nowa wiralowa kampania, naszego show wigilijnego. Romantyczna komedia Planeta Singli 2. Jutro o 21:00 premierowo w Canal Plus i godzinę później w Canal Plus 1. I to już wszystkie propozycje, które przygotowałam dla was w dzisiejszym świątecznym wydaniu magazynu Nie Przegap. Do zobaczenia do jutra, bo to nie koniec filmowych prezentów dla was. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak miło pani widzieć. Co tam słychać dobrego? Proszę się rozluźnić, oddychać swobodnie. Fajnie, że cię jeszcze panie. Pisarze. Serial na krótko. Tylko w Canal Plus i Canal Plus 4K. Wigilia cudów. Zostanę nowym świętym Mikołajem. Ze świętym Mikołajem na spacer nie pójdziesz? Nie. Mam dla ciebie prezent. We've got to open up the songs and bounce to festive cheer. Nie ma mowy. Jeżeli myślisz, że będę stać na scenie z tym palantem i udawać, że się kochamy, to ty się chyba z choinki urwałeś. Nie ma żadnego świętego Mikołaja. To jest wszystko pic na wodę, fotomontaż. To się mogło źle skończyć. Wesołcie. Dzień dobry Państwu, 10, właściwie 11 już niemal minut po 10, po 6 zdecydowanie.
zmiana w zespole szwajcarskim, zmiana w zespole szwedzkim. Stina Nilsson dotknęła Jonę Sundling. No i jest druga zmiana, a zatem patrzymy, jak wygląda sytuacja na trasie. No i widzimy, że sytuacja staje się krytyczna, bowiem ta brama dmuchana została pod wpływem śniegu złamana i opiera się ona o trasę. Być może szybko będzie trzeba to usunąć. Widzą Państwo, że po prostu taki ciężar ten śnieg mokry ma, że właśnie trasa została zagrodzona. No i teraz ekstremalnie trudne zadanie, właściwie taka nieprzewidywalna sytuacja dla organizatorów, ale miejmy nadzieję, że wyjdą z tego obronną ręką. Więc zapraszamy do wzięcia udziału w loterii. Mhm. No i co teraz? To co? No może do kuchni, może Czarek coś powie, co? Podsumowanie jego faszerowanych rybek. Ja chcę zobaczyć tego ryby. Mamy takie rodziny, które opowiadają, że dzieci w momencie, kiedy bardzo chcą psiaka, przez pół roku wychodzą ze smyczą na dwór. Tak. Niesamowita tak, rzecz. O takich przypadkach rzeczywiście dzieci nastawiają sobie budzik, poznają, co to jest obowiązek posiadania psa i przez kilka miesięcy same, bez psa, ze smyczą wychodzą na spacer. I czy to jest dobry sposób do tego, żeby sprawdzić dziecko, czy będzie odpowiedzialne i absolutnie obowiązkowe? Tak, absolutnie tak, bo wtedy wiadomo, no tutaj widać, że świetnie się czuje. Zobaczcie. Delikatny, idealny. Oj, Łukaszku. Wyjmuję dla ciebie. Zobaczcie, jak pięknie i jak łatwo wychodzą nasze ości. Dajesz gwarancję, że to nie zostało ości. Daję gwarancję. Co więcej, teraz troszeczkę limonki. Wiadomo, trzemy, żeby no ten soczek, prawda? Ten... To ty trzy, gniata, a ja jeszcze tak ugniatam. A ja przecinam. Dobra. I teraz zobaczcie, są pestki przez palce. Żeby te pestki... to pachnie. O. Nigdy nie wziąłem sobie z pestkami całe życie. To wystarczy rękę podłożyć. Wystarczy rękę podłożyć, te pestki nie będą w naszym daniu. No to co, Łukasz, próbujesz? No i co? Cezary powała. To jest kuchnia na żywo. Spróbuj. Jeżeli chodzi o miasto i też nie wszystkie sytuacje takie są, bardzo nam się pić chce, z drugiej szklanki którą jest lepiej. Wybrać. Tak, dokładnie. Którą wybrać. To powiem szczerze tak, jest coraz więcej sytuacji, że to nie psiaka wybieramy na prezent, tylko psiakowi wybieramy prezent. Mhm. Pieski dostają również swoje podarki i są traktowane jak członkowie rodzin. Plastik już od dawna nie jest fantastik. Tak twierdzi obywatel Wietnamu, który tworzy słomki do napojów z trawy. Przejęty losem środowiska Azjata twierdzi, że sztucznym odpadom nie odpuści. Kiedyś zobaczyłem w telewizji, jak wieloryb zjadł plastikowe słomki i foliowe reklamówki. Niedługo potem zmarł. Od tego momentu zacząłem pracować nad ekologicznymi słomkami. Firma produkuje około 3000 słomek dziennie, ale zysk jest marny, bo jedna sztuka kosztuje zaledwie kilka centów. Cały zarobek idzie na miesięczne koszty utrzymania firmy. Jednak ekopomysł nie wszystkim przypadł do gustu. Myślę, że będzie nam bardzo ciężko przestawić się na słomki z trawy. Ludzie przyzwyczaili się do tych plastikowych. Mimo wszystko pan Tran nie odpuszcza. Jak twierdzi, łatwo się nie podda, bo jego zapał nie jest słomiany. Przed wami zupełnie nowe przygody Muminków. Tylko w Canal Plus Family. Dolina Muminków. Oddasz mi swojego smoka. Albo zniszczę wszystko, co kiedykolwiek kochałeś. To nie jest wróg taki jak inni. Grimmel to drapieżnik. Bezwzględny i nieprzejednany. Jak wytresować smoka 3? Tylko w Canal Plus. Po raz pierwszy w historii polskiej telewizji damy w prezencie pod choinkę miłość. Nie ma mowy. Jeżeli myślisz, że będę stać na scenie z tym palantem i udawać, że się kochamy, to ty się chyba z choinki urwałeś. Planeta Singli 2. Tylko w Canal Plus.